Zima zbliża się ku końcowi i mówiąc wprost, jej kondycja w tym roku była tragiczna. Śnieg spadł tylko chyba tam, gdzie musiał, więc nie powinien was zdziwić fakt, że ponownie sięgnąłem po zimowe szaleństwo w grach, takie wirtualne. Obiecałem sobie przy okazji, że wrócę w końcu do Snow i w sumie okazja nadarzyła się sama. W połowie lutego gra w końcu została pełnoprawnie wydana w dwóch wersjach. Tylko pytanie, czy w 2019 roku z zabawy w Snow można czerpać jakąkolwiek przyjemność? Przekonajmy się w dzisiejszym materiale. Na Snow lata temu dość mocno ostrzyłem sobie zęby, bo traktuję o bardzo bliskiej mojemu sercu tematyce oraz był w okolicach 2015-2016 roku jedyną tego typu produkcją na rynku z sieciowymi aspiracjami. Od tego momentu minęły jednak długie lata i Snow wyraźnie stracił w moich oczach, a i recenzje na Steamie pozytywne specjalnie nie są, czemu w zasadzie kompletnie się nie dziwię. Co innego, że w ogóle zaskoczył mnie sposób, w jaki zaoferowano finalny produkt. Gra dostępna jest na PS4, z tego co widziałem, za 84 zł i to sporo, ale nie weryfikowałem, czy tamtejsza wersja w ogóle działa. Na Steam natomiast mamy wydanie darmowe, a co za tym idzie dostępne dla każdego, ale za to bardzo okrojone oraz tak zwaną Ultimate Edition, która kosztuje 85 zł i jestem w jej posiadaniu, ale z kolei nie widziałem opcji, żeby kupić ją gdzieś taniej, chociażby odrobinę, a cena patrząc na sam produkt jest cholernie wysoka i mówię to naprawdę szczerze. Dlatego jedynie darmowy egzemplarz wydaje się być w tym momencie stosowny i da się w nim jako tako pobawić, dopóki nie napotkamy jednego, drugiego, a później kolejnych 10 błędów niszczących nam jakąkolwiek satysfakcję z zabawy. Zacznijmy jednak od faktu, że Snow faktycznie zaliczył pewną ewolucję, chociaż nie jestem w stanie określić, czy to na plus, czy na minus. Przeglądałem sobie bowiem materiały sprzed paru lat, dostępne na YouTubie, również swoje, i gra posiadała wyraźnie lepszą dynamikę. Czuć było prędkość, a postacie, mimo iż papierowe, wybaczały znacznie więcej błędów w niekoniecznie dobrym lądowaniu, co nie zawsze przecież kończy się zgonem. System combo też działał jakoś tak lepiej, bo naliczał niemal wszystko, a teraz mimo, że wydaje się balansować punkty, to przy standardowej trasie jego wyciągnięcie na wyższy mnożnik pozostaje raczej w sferze marzeń. To wszystko już na starcie spowodowało, że do aktualnego Snow złapałem spory dystans, mimo że tematyka gry, jak mówiłem wcześniej, odpowiada mi, ale jej wykonanie wyraźnie odstaje od konkurencyjnego Steepa, który nie tak dawno był dostępny za darmo z pakietem Plus na PlayStation i przy okazji kosztuje tyle, ile wersja Ultimate Snow, a tutaj wybór między obiema grami jest chyba oczywisty. Snow w gruncie rzeczy bowiem nie oferuje za dużo i mówię tutaj nie tylko o sportach zimowych, których w zasadzie mamy dwa, czyli narty i snowboard. Do tego dochodzi co prawda opcja polatania dronem i ewentualne śmiganie skuterem śnieżnym, ale ten służy wyłącznie za środek transportu, a nie jako dodatkowy sport. No więc mamy dwa sporty zimowe, skromną bazę eventów, których wykonanie przy aktualnie zmienionym systemie combo jest piekielnie trudne, oraz kilkanaście różnych parków i góry. Niestety tylko część lokacji jest jako tako zjadliwa, bo większość ze względu na drętwy format jazdy to kompletnie niegrywalne przestrzenie i naszym głównym zadaniem tam jest raczej forma pozostania w ruchu i nie zatrzymanie się na płaskiej powierzchni. To jest rozczarowujące, bo jednak spodziewałem się, że ten problem po premierze zniknie i jednak twórcy popracują nad projektem lokacji, ustawieniem ramp, podjazdów, raili do slajdów i całej otoczki mającej zapewnić nam po prostu płynną i dynamiczną jazdę. Kwestia eventów czy też wyzwań, jak wolicie, też jest mocno dyskusyjna, bo od czasu, kiedy ostatnim razem zakończyłem swoją przygodę ze Snow, to mimo iż poziom został zresetowany, mogłem nadal przebadać, co zostało przeze mnie zaliczone jakiś czas temu, a nowości względem tego starego kontentu przez ostatnie dwa lata dodano niewiele, naprawdę mikroskopijna ilość. I żeby nie być gołosłownym, w ogólnym moim narzekaniu na temat tej gry w tle cały czas macie materiał wideo. On jest komiczną prezentacją animacji i drewnianych systemów wszelakich rotacji czy slajdów, które w wypadku Snow wyglądają jak skok klocka na rurę, z której bezwładnie się zsunie. Później do tego dochodzą właśnie te złe lądowania, które nierzadko są czymś, co można dokręcić normalnie, a w grze tutaj jednak efekt jest taki, że wyrywa nas z nart, co z kolei zmusza nas do restartu całej trasy lub przewinięcia, no i nikt chyba nie wpadł na pomysł, że nie wszystko kończy się śmiercią i nasz rider mógłby po prostu wstać, wytrzepać się ze śniegu i jechać dalej, a to oferuje konkurencja. Jest tu mnóstwo takich abstrakcyjnych decyzji i dziwnych mechanik, które składają się na fakt, że grę miałem ochotę wyłączyć w zasadzie natychmiast. W ogóle byłem zaskoczony tym, że dziennie odwiedza ją około 160 osób, w momencie gdy jest tak przepełniona bagami i jak na pełne wydanie reprezentuje sobą nadal poziom ledwie co wypuszczonego na rynek Early Access
I co ciekawe, w ogóle kilka osób w recenzjach tych najnowszych nadal tą grę odbiera jako wczesny dostęp. Niestety mam ogólne wrażenie, że cały tytuł został wydany, bo tak, ale jego rozwój stanął raczej pod znakiem zapytania, czego dowodem może być też to, że twórcy na swojej witrynie po kliknięciu w zakładkę Shop przenoszą nas do zagranicznego sklepu z modą, co kompletnie nie jest powiązane z omawianym produktem. Ogólnie zwróciłem uwagę na sporo ocen, które pojawiły się na Steamie w ostatnim czasie, bo ogólna nota jest mieszana, natomiast te najnowsze oceny pozostają niestety negatywne i nic dziwnego, skoro tak wygląda aktualnie Snow. Jedyne plusy, jakie mogę w tym momencie dostrzec w tej produkcji całej, to oczywiście sytuacje, gdzie staniemy i troszkę rozejrzymy się, bo widoki nie są najgorsze, jakby nie patrzeć, i można fajnie sobie polatać dronem, to też daje pewną satysfakcję. Do tego dochodzi ścieżka audio, która jest bardzo chillowa, przyjemna, można jej na spokojnie posłuchać, natomiast to wszystko i trochę przykro, że potencjał, z jakim gra startowała lata temu, został pogrzebany, bo budowano go przecież na CryEngine i wydawcą zresztą jest sam Crytek. W aktualnym stanie Snow jest po prostu niegrywalnym bublem, który stanął gdzieś w miejscu i jest zdecydowanie rozłożony na łopatki przez konkurencję od Ubisoftu. Szkoda, mówię szczerze, bo liczyłem na to, że rzucające się na pierwszy rzut oka problemy w końcu zostaną doszlifowane, a my otrzymamy darmowy, płynny, dynamiczny tytuł, zdolny rywalizować ze swoim jedynym przeciwnikiem w tej materii. Tak więc podsumowując, jeżeli macie ochotę pograć w sporty zimowe za darmo, mogę wam polecić jako jednorazową akcję, szczególnie że oferowana treść za darmo jest śmieszna, po jakimś czasie przestaje być jakkolwiek atrakcyjna, no i ludzi na serwerach w trybie multiplayer też tak naprawdę nie ma. A te kilkadziesiąt osób w danej godzinie po prostu rozpada się między nimi, więc wchodzicie na pokój przeważnie, który ma 5-3 osoby i to wszystko. Z kolei jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy pojawił wam się pomysł, żeby zapłacić za wersję Ultimate, to zdecydowanie lepiej wydać te pieniądze na Steep, który jest po prostu dobry i jako gra o sportach zimowych sprawdza się znacznie lepiej. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!